No i słuchajcie, nawiązując jeszcze do poprzedniego filmu, do poprzedniego nagrania, a propos na przykład, jeżeli przyjdzie taki moment, bo pojawią się takie, na pewno pojawi się taka myśl u Majora, i mi się wydaje, że on już zaczyna coś myśleć, albo Geremek teraz jest na jego miejscu, albo będą zmieniać zamki. On ogląda te filmy i mi się wydaje, że obo już mu smutno jest, bo jest przykro, że jak go traktował. Mi się wydaje, że on może być już troszeczkę taki, no, zazdrosny, że tak szybko znaleźli kogoś na jego miejsce, ale to nikogo absolutnie nie powinni się złamać, i Konon też powinien cały czas przystawać na swoim. No niestety, to już jest któryś raz z rzędu, kiedy on zostawił Konona. Pamiętamy bardzo dobrze, jak pojechał sobie do Moniki na 3 miesiące i miał go całkowicie w dupie. Poza tym wielokrotnie się rządził, gdzie to nie jest jego mieszkanie. Powinien też coś robić. No niestety, takie są z własnej woli, nie wiem, z własnej po prostu inicjatywy, cokolwiek zrobić, jeżeli mieszka u kogoś. Takie jest życie i każdy powinien wiedzieć, jakie są jego obowiązki, a on nie robił tam absolutnie nic. Jedyne, co były, to tylko dymy i kłótnie niepotrzebne, i czuł się tam jak jakiś pan, jakaś gwiazda, nie wiadomo co. Więc mam nadzieję, że Konon, bo on też taki jest, kurde, Major by powiedział, że przyjeżdża, oczywiście, żeby go przyjął, tylko że żeby nie doszło, słuchajcie, do takiej sytuacji, że Majorowi naprawdę coś tam się przewróci w główce po jakimś czasie, że on przestanie się dobrze czuć, że będzie widział, że może kasy nie zarabia, że to, że tamto, że jest droższe życie, i będzie chciał wrócić. Absolutnie ja bym nie była za tym. Ten Major całkowicie nie jest tam potrzebny na szkole. Z jego żadnego pożytku nie ma. Mi się wydaje, że Gieremek bardziej pasuje na lokatora Krzyśka, i myślę, że jest spokojniejszy. Na pewno nie będzie jakichś tam zgrzytów i nie wiadomo czego. No chyba, że po prostu Konon, no Konon wiadomo jaki jest, no to czasami może coś tam będzie, no bo no niestety, no Konon wiadomo jaki ma charakterek. Ale żeby nie było tak, że ten coś tam powie, że już wraca, to już na przykład Gieremek zostanie wyrzucony. Nie, nie powinno tak być. Major już nieraz pokazał swoje, jaki on jest w stosunku do Konona. Nic, po pierwsze, nic tam nie robił. Czuł się, jakby on był jakimś właścicielem, panem domu. Zero obowiązków, tylko kasa, 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 kasa. I kurczę, wielce zakochany w którejś już z kolei, nie wiem, lasce. To jest całe jego życie, nic więcej. Także, a tu chodzi chyba bardziej o to, żeby, nie wiem, ktoś pomógł, a to drzewo, a to to, a to tamto. On nie potrafi nic, nie potrafi nic, z niego nie ma pożytku, nie jest tam absolutnie potrzebny, więc ja mu życzę jak najlepiej, ale niech sobie po prostu wybrał tak. Wielokrotnie mówił, że się wyprowadza, wyprowadził się, super, i niech teraz inni mu pomagają, niech sobie żyje tak jak tak jak sobie wybrał, i tyle w temacie. I nie, moim zdaniem nie powinno być już powrotu, bo on już, mówię, kiedyś pojechał sobie do Moniki na 3 miesiące, też miał Konona w dupie, wielokrotnie miał go w dupie, jego słowa, cokolwiek. Konon też oczywiście ma swoje, ale ja nigdy za tym Majorem nie przepadałam. Uważam, że to jest człowiek, który jest niewdzięczny, nie docenił niczego. Ja rozumiem, że są warunki, jakie są, ale to w jakich muszą mieszkać, nikt by nie chciał w takich może mieszkać. Ale mimo wszystko on też powinien brać pod uwagę, że on nie jest człowiekiem samodzielnym, że on nie potrafi pisać, czytać. A Konon zawsze w czymś tam, wiadomo, zawsze będzie potrzebował jakiejś osoby, żeby w czymkolwiek mu pomogła, bo sam sobie nie poradzi. Także myślę, że dla takiego człowieka szkolna, nie wiem, mimo warunków była odpowiednim miejscem, bo tam chociażby, nie wiem, Konon by mu pomógł w czymkolwiek, podpowiedział i tak dalej, chociaż wiadomo też jaki jest. Ale absolutnie nie jest, ja nie, jeżeli naprawdę, żeby nie doszło do takiej sytuacji, bo ja nie jestem za tym, żeby on wracał, i myślę, że większość, nie wiem, moim zdaniem pożytku z niego nie ma. Niech ten Andrzej tam jest, myślę, że Konon będzie miał dzięki niemu więcej pomocy niż ten Major, a on niech sobie tam siedzi i niech sobie tam radzi. Tak wybrał i niech tam zostanie. Takie jest moje zdanie. No niestety, nauczka musi być,
za to jego postępowanie i za to, że on taki, nie wiem, z dnia na dzień, albo ktoś napisał, to on sobie jedzie, wszystko ma gdzieś, gdzie wiadomo, że Conan bardzo był za nim. On po prostu woli, nie wiem, ufać komuś, że te, że ktoś tam, Boże, bo SMS-y napisze, że będzie rodzina, to tam, to gdzieś miał tyle nauczek, że to są tylko i wyłącznie ściemy i bajeczki wciskane przez kolejne jakieś tam kobiety, ale to dalej, 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 no, no niestety, no, 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 jak jakoś, jak o ścianę, grochem o ścianę, no po prostu, no. No ale no, no niestety, no. Nigdy się chyba już nie nauczy, więc niech sobie tam siedzi i słuchajcie, właśnie o to mi chodzi, żeby nie doszło do takiej sytuacji, żeby nie wiem, ten sobie powie, a ja wracam i żeby, nie wiem, Gieremek od razu, nie wiem, pozbyć się Gieremka. Został teraz nowym lokatorem, niech będzie i oby jak tam najdłużej był. I myślę, że naprawdę będzie więcej miał Konon pożytku z niego niż z tego Majora, a Major niech sobie radzi. Jak sobie pościelił, tak niech się wyśpi. Proste. A wy piszcie, słuchajcie, w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wolelibyście, nie wiem, czy ten Major jest tam potrzebny na tej szkolnej, czy wolelibyście, nie wiem, żeby wrócił, czy niech tam lepiej zostanie, czy żeby Gieremek dalej był. Bo ja jestem absolutnie za tym, żeby był Gieremek i myślę, że będzie spokój, będzie okej. Poza tym Gieremek pracuje, też ileś godzin w ciągu dnia go nie będzie, więc myślę, że też nie będzie takich też, też żeby były kłótnie non-stop, nie będzie takich możliwości, więc no i tyle w temacie, no. Taka moja rozkmina. Także piszcie w komentarzach. Dobra, trzymajcie się, pozdro.